Hej, witajcie! Ostatnio spytałem was o to, co wy sądzicie na temat warszawskiego festiwalu filmowego. Tolaneri pisze, że trudno porównywać go z Nowymi Horyzontami, co ja zrobiłem, bo założenia tych dwóch festiwali są zupełnie inne. No i w sumie racja. Nowe Horyzonty to przede wszystkim szansa zobaczenia w Polsce już głośnych filmów na świecie, które były na innych festiwalach i są sprawdzone. Z kolei warszawski festiwal filmowy to jest takie robienie z widza królika doświadczalnego, dlatego że nikt tych filmów nigdy nie widział. Kendo 777 odpowiada, że w takim razie wybiera Nowe Horyzonty, dlatego że wszystko, co go interesuje, to oglądanie dobrych filmów. No i trudno mi się nie zgodzić w sumie. Nie bardzo chcę płacić za bycie królikiem doświadczalnym. Ale rozumiem, że to może być dla kogoś interesujące, że może się przekonać, dreszczyk emocji, czy będzie zły, czy tylko przeciętny. Warszawski festiwal filmowy. To jest Halloween. Halloween! Nadchodzi Halloween, a to oznacza, że do kin wchodzi jakiś film, który został wygrzebany z głębokiej studni, dlatego że trzeba pokazać jakiś horror, na który ludzie i tak pójdą i potem wyjdą zawiedzeni, ale za rok i tak przyjdą, bo oni przychodzą tylko raz w roku, więc już zapomną, że ostatnio im się nie podobało. W tym roku kino Helios postanowiło wziąć na swoje barki dystrybucję i dogrzebało się do zeszłorocznej produkcji z USA pod tytułem Dark Was the Night. Ta produkcja w swoim ojczystym kraju trafiła od razu na platformy VOD. I wiecie, co tam powinna zostać, bo to jest faktycznie jedna z takich, które potem znajdziecie na DVD w koszyczku po 2 zł. W Dark Was the Night jakiś potwór grasuje po lesie, czy coś, jakiś coś nieznanego i cała wioska jest wystraszona. Przy okazji mamy też wątek głównego bohatera, który jest smutny, dlatego że stracił dziecko. Innymi słowy, film stara się nadać jakiegoś trzeciego wymiaru głównemu bohaterowi, ale to jest bardzo trudne, kiedy żyjesz w dwuwymiarowym świecie ze swoją dwuwymiarową, zatroskaną żoną i ze swoim dwuwymiarowym, elokwentnym dzieckiem, więc odrobinę prawdopodobnie musisz przesiąknąć tą chorobą. Film jest fabularnie bardzo wątły i nie ma do zaoferowania niczego nowego, ale najgorsze jest to, że nie wygrywa nawet na takim polu jak dostarczanie krwawej rozrywki klasy B. Trupów właściwie nie ma, a środkowa godzina to jest kręcenie się w kółko. O, jakiś szelest! O, jakiś martwy jeleń. Potworka zobaczycie tylko w ostatnich kilku minutach, co nie wydaje się jednak być decyzją tego, że chcemy, żeby był suspens, więc pokażemy go dopiero na koniec, tylko po prostu nie bardzo był jakiś budżet, żeby robić go więcej. Więc nic nowego, nic krwawego, nic ironicznie śmiesznego i nic strasznego. Chyba że zaśniecie na seansie i przyśni wam się jakiś koszmar. To może być straszne doświadczenie. To o, Halloween nadchodzę. Według krytyki jeszcze gorzej wypada Nowe Paranormal Activity, ale z tą serią już dawno się pożegnałem i już nie zamierzam wracać. Co ciekawe, twórcy też mówią, że już się żegnają z tą serią. Co prawda nie chce mi się do końca wierzyć i stawiam, że może po prostu będzie jeden rok więcej przerwy, a nie jak to jest, że co roku wychodzi nowy. Ale twórcy oficjalnie w tej chwili zapewniają, że to jest ostatnia część i to jest wielkie zamknięcie serii. Na warszawskim festiwalu filmowym miałem ostatniego dnia pójść na seans tego Strategii Mistrza. Tylko że ja już wtedy byłem po 20 seansach, które mnie już dość mocno wykończyły, więc zdecydowałem, że jednak pójdę sobie na piwko. Być może jeszcze wybiorę się na tę brytyjską produkcję, zobaczymy. Film opowiada o dziennikarzu sportowym, który jest przekonany, że Lance Armstrong, wiecie, ten znany kolarz, że stosuje doping. W garstce kin, rzecz jasna tych studyjnych, będziecie mogli zobaczyć polską produkcję Agnieszka, która także była na warszawskim festiwalu filmowym, ale nie było specjalnie o niej głośno. Film opowiada o dziewczynie, która wychodzi z polskiego więzienia i decyduje: dosyć tej Polski, jedziemy do Niemiec. A u Niemców zostaje Dominatrix. A jeśli szukacie historii z dreszczykiem w swoich kinach studyjnych, to być może nadzieją dla was jest Cień Latarni Morskiej. Do pracy w latarni zostaje przygarnięty 13-letni sierota, który przychodzi, a tam jest tylko jedna rodzina na właściwie poza tym bezludnej wyspie i z jedną latarnią. Jest kameralnie i chłodno. Na koniec postanowiłem sobie zostawić Pentameron.
międzynarodową produkcję ze świetnym włoskim reżyserem Matteo Garrone. Matteo Garrone jest u steru tego filmu. O jego poprzednich dwóch filmach już mówiłem. O Gomorze mogliście przeczytać kilka dni temu na Facebooku Kinowego Ekspresu, a o Reality mówiłem w Wehikule Czasu 24 kwietnia. Oba warto zobaczyć w każdym razie. Pentameron to anglojęzyczny debiut włoskiego artysty. Film stworzony został na podstawie zapomnianej księgi baśni, w której o dziwo znajdziecie pierwsze zapisane wersje takich historii jak Kopciuszek czy Roszpunka. Ale Garrone nie godzi się na opowiadanie historii, które zostały już stłamszone i przemielone przez popkulturę. Zamiast tego opowie o królu, który pokochał pchłę. O królowej jedzącej serce morskiego potwora. I o władcy nieświadomie zakochanym w wysuszonej staruszce. I wierzcie mi, nie spodziewacie się, w jakich szalonych kierunkach potrafią pójść te historie. Niesamowite, że baśnie zapisane w XVII wieku potrafią być daleko bardziej zaskakujące niż to, co potrafi lecieć w kinach współcześnie. Podobnie jak w Gomorze, film nie opowiada tych historyjek jedna po drugiej, tylko przecina je i opowiada je fragmentami, co jest bardzo fajnie zadziałało i przykuwa uwagę. A przykuwać trzeba, bo film trwa ponad 2 godziny. No muszę wam przyznać, że ja pokochałem Pentameron. Kadry są piękne jak malowidła, na kolory nie można się napatrzeć, a historyjki naprawdę zaskakująco dobrze rozbrzmiewają współcześnie. Z brutalną groteską wtasowaną w taką dziecięcą naiwność niektórych żartów i niektórych skrótów baśniowych. Czasem po prostu oglądasz film i czujesz, że jesteś w rękach artysty, profesjonalisty. I tu miałem takie uczucie, więc taka moja prośba. Chyba idźcie na Pentameron do kina, dobra? Dzięki. Dajcie znać. Tyle w tym tygodniu. Wiecie, co macie robić, a wszystkich stęsknionych większą liczbą opinią, zwłaszcza tych, którzy narzekają, że nie ma opinii na temat starszych filmów, zachęcam na Facebook Kinowego Ekspresu, bo zacząłem tam pisać naprawdę bardzo mnóstwo. Ostatnio napisałem opinię na przykład o 11 minutach, czyli polskim kandydacie do Oscara, który jest bardziej trochę żartem niż filmem, czy o morderstwie w Orient Expressie z 1974 roku. No i to tyle. Do zobaczenia za tydzień. Wesołych wszystkich świętych. Można tak powiedzieć? Nie można tak mówić.